Siemano, witam Cię na kanale AgroPrzydać. Ja jestem Kacper. Jest z nami Łukasz! Siemanko, oto Q&A, który Wam obiecaliśmy i teraz tak, było bardzo dużo komentarzy, było ich aż 43 bodajże. Nie, 42. 42, no dobra. A nie 42. Czekaj, uwaga, zobaczymy, uwaga. 43, miałem rację. Było ich aż 43, dlatego wielkie dzięki za to, że... Było ich dużo i żeście pisali czasem po 11, po 8 pytań, nie? No, także co, bez zbędnego pitolenia po prostu zaczynamy i wielu zadania. Przechodzimy do pytań i pierwsze pytanie to... Lubię placki, WPC Michał pyta. Nie lubię placki, tylko lubisz placki. No lubię placki, no inaczej. No. A to ty odpowiadasz już. No mówię, że lubię placki. Aha, okej. No dobra, no to mamy pierwsze pytanie z głowy. Drugie pytanie brzmi... Można kupić koszulkę? No to napisał Świętokrzyskie w obiektywie. Na drugi rok. Koszulkę? No nie wiem, no nie jakby... Załatwiliśmy sobie koszulki, ale jakby nie było takiego... Nie, po prostu na sprzedaż nie mamy na razie. No, nawet nie myśleliśmy o czymś takim. Może na drugi rok. Dobra, pytania od Agrodomix. Tutaj Agrodomix zadał aż trzy pytania. No, trzy pytania. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Czy w przyszłości sprzedacie ciapka, czy zostawicie? Ciapka zostawimy. Kiedyś zamierzamy pomalować kabiny na czarno. Taki był pomysł. No, ale zanim... Samo przemalowanie kabiny to jest nic, bo w planach jeszcze są grube remonty tego ciągnika, bo on jest po prostu wyżyłowany i do PES, to wiadomo. Dlatego będziemy musieli go zrobić kapitalkę od podstaw. Rozpoławić. Rozebrać na śrubki po prostu i tyle. I tak, planujemy. Kolejne pytanie. Co sądzisz o Matti LS? Matti LS. JMLS. Dobra, to trzeba wyjść. O co tu chodzi? No, Jot, jak? Jaś, Mati, Ele. Aha. A kto to w ogóle jest? Ten to zła nie może. I ostatnie, trzecie pytanie to... Czy mnie oglądacie? Ja cię oglądam, brat, nie wiem. Raczej nie. No to co, teraz ty będziesz czytał. Ale to bym musiał walkę. Ile macie lat? 14? 19 w tym roku. Dobra. Ile wasze gospodarstwo ma lat? O rok więcej niż w tamtym roku. Czekaj. Ile masz? My jesteśmy tu od 11 lat. No teraz 12 już będzie. 12, roku 12 lat. Teraz będzie 12. 12, no to nie wiem, czy... Bardzo długo muszę pradziadkowie. 100 lat ma. Tak. I jeszcze przed dinozaurami. No. Czy planujecie jakieś nowe nabytki? Planujemy zakupić przyczepę... Wywrotkę. I mamy zamiar ją wyremontować. Jest jeszcze w planach prawdopodobnie ciągnik. Ale to takie... Plany... Wiesz, planowe nie można. To są drugoplanowe rzeczy. Z drugiego roku jest... C330 MF. Dobra, 330 jest 1989, MF jest 1991. Jezu, ile on tu pytań, on 12 aż pytań zadał. Czyli w sumie do tych pytań było więcej niż 43. No. Chwilę będzie trwało godzina. Ile macie hektarów? No teraz 52. Jeżeli chodzi o to pytanie, to po prostu już raz odpowiedzieliśmy, drugi raz nie będziemy, jeżeli ktoś zapytał, już nie będziemy. Dokładnie, ale ja coś chcę powiedzieć. My mamy 52 czy 3, tak dokładnie, nie pamiętam, ale to z łąkami, żeby tam ktoś nie powiedział. No, ogólnie jeśli chodzi o pola, to mamy łąk, to nawet około 15. Ja tam pogubiłem się.
Można kupić tą koszulkę gdzieś, bo już kiedyś się pytałem. No to tak jak mówiliśmy, no to z koszulkami to tak średnio, bo nawet nie zastanawialiśmy się nad tym, żeby sprzedawać koszulki. Po prostu jest nawet... Zrobiliśmy je tak, żeby mieć wizerunek na Agro przydać i no tak, tak wyszło. Jak nagrywamy po prostu żeby... jakiś vlog czy coś, nie wiem, możemy sobie założyć i tak. Reklama samego siebie. No, dokładnie. Kolejne pytanie. Jaki macie samochód? Volvo, Ford. Rower. Ursus. Następne. Jakie są wasze ulubione ciągniki oprócz Ursusa i Massey Fergusona? Fend. John Deere tanie. On jest za Fendem i John Deerem. Ja natomiast jestem... Fend, John Deere, ja natomiast jestem wielbicielem Valtry. Jest to moim zdaniem bardzo piękny ciągnik i szczerze prędzej kupiłbym Valtry niż Massey Fergusona innego czy John Deere'a. Ja to tak szczerze powiem, mi się prawie wszystkie ciągniki podobają. Zawsze jakiś ciągnik ma, wersja ciągnika ma swój urok. Nie? Każda jakaś jest fajna. Nie? No każdy... Oprócz Albosa. Każda marka się wyróżnia pod jakimś tam względem, dlatego no, nie można po prostu... Korbanek tak... bez obrazy. Dziewiąte pytanie. W jakim województwie mieszkacie? To bardzo proste pytanie. Województwo łódzkie. Jakie macie zwierzęta? Dziki, kuny, jelenie, łosie, sarny. Sakota, dzika. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie. Tak serio to mamy krowy, świnie, psy, koty, króliki, kury, koguty. Ile macie zwierząt? Zwierząt dużo. Bardzo dużo. Ile lat prowadzicie gospodarstwo? No to już było. Zbysiu z Gondi. No to z Gondi z Gondi. Gondi z Gondi. No. Okay. Wolisz chipsy paprykowe czy cebulowe? Paprykowe. Nie, cebulowe patrz. Paprykowe. Kiedy koszulki? Na następny rok. No może kiedyś tam się postaramy. Skoro tyle pytań jest o te koszulki. Aż tak bardzo się wam podobają? Ile robiliście na gospodarstwie? Ile zarobiliście na gospodarstwie? Dużo. XD. Dużo, nie? No to jest... Nie policzy się tego. Teraz bym karteczkę będę brał, wszystkie tam papierki. Tyle. Wiadomo jak to jest na gospodarstwie. Wiadomo. Jak żyjemy, to chyba jemy. Agro Podlasiak TV. Czy lubisz markę Bizon? Nie. Bizon w sercu. Nie. Bizon w sercu. Nie. Tutaj mamy Bizona. Bo często grasz FES-a? Nawet. On gra notorycznie. I to było. Drama. On ma 30 różnych serwerów i na każdym co innego. Ja nie rozumiem, nie ogarniam, nie jestem osobą, która gra w FSA. Wolę Wieśka, ale żeby 30... Ale żeby nie było... A modów, ja pieprzę. Dobra, ona ma pół komputera zawalonego modami. Dobra, ale CS jeszcze gram, nie? No, trochę. W porównaniu do tego, co wymywa na pierdzielado. Czy będziesz kupował kombajn? Będziemy kupowali. Tak, Bizona. Chyba tak. Czy będziesz malował kiedyś swój traktor? Jaki traktor? 30 raczej, no. Tak, jeżeli chodzi o 30, no to tak mówiliśmy, że coś tam będzie. Co lubicie najbardziej grać? CS, FES, Rocketa lubię jeszcze grać. A ty? Wiedźmin, Counter-Strike. World. Tak. Czy planujecie nowe nabytki? Jasne. Tak! Czy oglądacie mnie? Jasne. Nie. Ja tam biję. Dobra, już się rozpędził moja kolej, która ja chcę poczytać. I teraz Apollo.99 albo 99
nie wiem. Apollo. Witaj, majster Kacper. No a więc, ile masz wzrostu i tak czy no i pozdro? 1,72 m. No. I tak czy no i pozdro? Pozdro. Pozdro. Ja nie czaję tego. Dlaczego agroprzytacz? Dlaczego rolnictwo? Będą live? Będą live. Będą live. Dlaczego agroprzytacz? Bo nie agro wie się. Bo nie. Bo nie agro dojadnia. Nie no, po prostu agroprzytacz, bo. Skąd słynie? No bo ogólnie no agroprzytacz. Dlaczego agroprzytacz? Dlatego, że moje nazwisko to i jego nazwisko to przydacz. Więc jest agro, no i przydacz. No dokładnie. To się przyda. Skąd macie koszulki? Od jednej firmy. Od jednej firmy takiej. Okay. Zajebistej, tajnej firmy. Nie możemy zdradzić, co to za firma, ale jest ona bardzo dobra. Galanty. Czy ćwiczycie? Siłka czy coś? Tak, ćwiczymy. No, coś tam kiedyś było. Rok, dwa lata temu, ale... Na razie koronka przeszkadza. Ja to tak trochę czasem bardziej hobbystycznie jakoś ćwiczyłem. Dobra, kolejne pytanie. Co było pierwsze? Jajko czy kura? Kura. Jeśli chodzi o... jak to powiedzieć? Epokę kury, to była kura pierwsza, nie? A jeśli chodzi o inne gady, to było jajko. Czemu nie była kura pierwsza? No mówię, że była kura pierwsza. Czemu nie jajko? No ale no czekaj, no żeby była kura pierwsza, no to ona się musi wypluć. Okej, Google. Co było pierwsze, jajko czy kura? Jak podaje nauka w Polsce, PAP, badacz nie ma wątpliwości, pierwsze było jajo. To z niego wykluł się pierwszy ptak, ewolucyjny potomek ostatniego gada. Kolejne pytanie. Dlaczego w święto tylko jeden film? A ile? A co my mamy jeszcze w święto nagrać? Może masz pomysł. Może masz pomysł. Może na to nagrać. No i też dlatego, że święta. Jest bardzo dużo pracy. No dokładnie. Trzeba nagrać film, zmontować film, potem go wstawić. Potem miniaturkę zrobić. Jeszcze trzeba w międzyczasie miniaturkę zrobić. Potem trzeba iść zjeść. Potem trzeba podzielić się opłatkiem. Najpierw trzeba podzielić się opłatkiem. Potem trzeba zjeść. Potem trzeba wygrać pieniążek w pierogu. Potem otworzyć prezenty. Potem iść na posterkę. I na koniec pojedą do spania. Tak to wygląda. No, czasu co nie miara. czy wbijesz na mój film? Jak wstawię nowy, to możesz jeszcze raz przeczytać. No, można. Nie, dzięki. Nie, ja tam mogę. Czy sprzedacie ciapka? Nie. Ile macie... A, no to już było. Na wstępie pozdrowię, dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Też cię pozdrawiam. Pytania zadał Kazik Team. I tutaj aż 4 pytania. Ile macie hektarów to było? Czy będą jakieś nowe nabytki w 2021 roku? Są już jakieś zaplanowane? Czy są jakieś zaplanowane? Pełna owijarka. Owijarka. Nie myśleliście na przykład nad odświeżeniem wizualnie C330? Tak, myśleliśmy. Oho, tak było. Gadaliśmy przed tym. Jeśli chodzi o zwierzęta, to ile ich macie i czy nie zamierzacie powiększyć stada? Zapraszam do mnie na kanał. I okejka i ogień. No dobra. Więc... Tak, stado powiększamy cały czas. Nawet dzisiaj 5 dni temu żeśmy powiększyli. Tydzień temu. Jedną sztukę. 3 dni jeszcze temu żeśmy powiększyli. Nie, 2 dni. Jeszcze króliki. No tak, 2 dni temu. No to nie było wczoraj? Nie.
Przedwczoraj. A no, bo to już jest po północy. Jak my to nagrywamy, jest pierwszy od 41. No ale tak serio, tutaj mi się chodzi o krowy, ciągle powiększamy. Coraz to więcej. Ile macie hektarów było? Czy kupicie jakiś inny ciągnik? Kupimy. Zabawkowy. Na gwiazdkę. Tobie. Chcesz? Grycha, podłoga, Eby. Jakie plany na przyszłość? Przyszłość? Na przyszłość plany zostanie tutaj rozwijanie tego, budowy lepszą obory. Powiększenie tego burdelu na jeszcze większy burdel. No, tak jest. To ty się może wypowiedz. Ja mam zamiar bardziej iść w stronę mechaniki. Dlatego no, planuję tutaj wybudować też taki większy garaż. Nawet po to, żeby nagrywać jakieś vlogi, bądź jakieś filmy z tego, jak przebiega na danej maszyny, czy coś. Po prostu jakieś rzeczy tam no, odnośnie naprawy. I myślę, że to by było spoko, tylko na razie, no na razie jest szkoła. No, wiadomo, wszystko, no, wszystko trzeba po prostu być. Na wszystko musi przyjść czas. Nie da się wszystkiego od razu. Macie w planach wspólnie prowadzić gospodarstwo? Można powiedzieć, że tak by było. Można powiedzieć, że tak. Takie są plany, aczkolwiek plany nie mają zamiaru się zmieniać, ale... Plany jak plany. Jeśli nie będzie piątki Kaczyńskiego, to na pewno. Jak myślisz, ile będziesz miał za rok w Wigilię? Ja subskrypcji może powiedzieć. Jeśli chodzi o lata, to wiem, ale... Pewnie o rok więcej. No. Tak skaduję. No dobra, jeśli chodzi o subskrypcję. Tego nie wiem, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Może dwa. Ja bym się cieszył. Fajny film, czy będą gry z widzami i jakieś live, pozdrawiamy. Jeśli będziemy mieli teraz jakiś... jakoś lepszy internet, nie wiem, teraz w styczniu coś. Serio, ten jest trochę taki bardziej, trochę za słaby do gier. Ogólnie będziemy za niedługo zmieniać umowę, jeżeli chodzi o dostarczyciela internetu, więc jeżeli zmieni się taki owo na inny, więc no to wtedy po prostu spróbujemy coś tam zacząć nagrywać, bo sprzęt mamy, tylko łącze jest bardzo za słabe, jak na razie, więc może coś tam się potem pojawi, wkrótce, już niedługo, bo umowa z obecnym dostarczycielem internetu się dobiega końca, więc prawdopodobnie za niedługo będzie coś. Jakbym próbowali ogólnie streamować na tym internecie, ale taka pikseloza wychodziła, że nie. A bitrate był ustawiony normalnie i wszystko, ale internet nie wyrabiał. Albo go po prostu rozłączało takie. Dobra, rolny top. A. Pytanie. Nie chce mi się. Aha. No dalej. Pamiętasz mnie? Agrorolnik 77 Team. Pamiętam, ile zboża w tym roku nasypało. Jeśli chodzi o zboże, no w tym roku nawet dobrze sypało. Może w tym roku rekordów nie było, ale w tamtym roku były rekordy. W tamtym roku były duże rekordy, w tym roku... Na 5-6 klasie tam po prostu 5 ton sypało. No, w tym roku, jeżeli chodzi o ten rok, no to nie było aż tak... No takim jednym kawałku, jeśli chodzi. Ale no też nie można powiedzieć, że... No to na każdym polu było tak samo, nie? No, równie. Było w normie. No, ale tam trochę się coś się popsuło, coś się waczę. Nierówno wysiewał po prostu. I były takie przypliska po prostu. No i tak porosło, że porosło. Kto wpadł na założenie kanału Agroprzydacz? Ja wpadłem, możecie bić na ten pierwszy film, ale jego się do mnie doszło. Czytaj dalej. Kto częściej nagrywa z was filmy, a kto częściej montuje? On zazwyczaj praktycznie za każdym razem nagrywa, ja zazwyczaj montuję. No też, ja też tam montuję. On też tam montuje, ale
A za ścianą kiszonka była. To różnie bywa. To też zależy od czasu i od tego, kto siedzi przy kompie. Zależy. To masz tego. Tego Kuba coś tam. Kuba, co sądzicie o kradzieży modów Mati LS? Nie wiem, nie jestem w temacie. Od jakiego FS zaczynaliście? Od 11. Nie, 9? Od 9. Od 9. No coś tam grałem, pamiętasz. To się chyba pożyczył. Tak, no kiedyś tam pożyczyłem. Pożyczyłeś, a później tak. Ale miałem taki słaby komputer, że byłem zawiedziony, bo mi nie poszło. Nie poszło. Chodziło, że im grał. Chodziło jak gówno. Na 15 FPS. No, chodziło bez sensu, to się grać w to nie. Ja grałem, no. Ja odpadam, ja muszę mieć. No bo to był ten komputer, coś tam chyba RAM-u było za mało czy tego. Nie wiem, coś nie pamiętam. Nie pamiętam. Byłem za młody. Ile gigabajtów macie modów do FS razem? Mówiłem? Ale to wiesz, to nie jest połowa. No i co z tego? Ale to wciąż jest dużo. Tyle modów. Tam jest 500, ale, 600. Ale FS tylko 10 masz. Tylko 10. Bo ty modów masz więcej niż jeden CS. PS. PS 10 GB. No to modów masz więcej niż w FS-ach. I niż FS waży cały. Fajne ognisko z tyłu, dzięki. Uważaj, bo ci się czapka pojara. Super, pozdro. Parzy! Pytanie, czemu Łukasz nie goli brody? Podoba ci się. No zapuszczam. No dlatego nie golę, bo zapuszczam. No to... Mi się podoba. Broda. Moja broda. Że nie jest taka... No. Nie jest taka elegancka, jak bym chciał, ale... Ale myślę, że mi kiedyś właśnie. Jaka jest wasza ulubiona marka ciągników? Było. Jakieś nowe nabytki na gospodarstwie 2021 było. Kto z was jeździ częściej ciągnikiem? Ja. O. No w tym roku wyszło tak, że praktycznie chyba ty wyżej. Ja to nawet na żniwo tak się udzielałem, się nie udzielałem. Zajęty byłem innym robotem. Wesołych świąt i wystrzałowego Sylwestra życzy ekipa rolnego. Dziękuję bardzo. My też życzymy. Również wesołych świąt i wystrzałowego Sylwestra. Wszystkie komentarze. Wszystkie przeczytaliśmy. Wszystkie. Wszystkie. Nie. Tak. Mówię. Który byś pominął? Za górą. A tu. Tam pakerem pokazuję. Ostatni. No przeczytałem to pytanie. Aha, dobra. No to co? No to wszystko, no. Przetrwaliśmy. Ciekawe ile w ogóle trwa ten filmik, ale na pewno nie krótko. Życzymy wam zdrowych, pogodnych, radosnych świąt. Żeby wasze rodziny zjechały się, żebyście spotkali się z najbliższą rodziną, żeby koronawirus was nie dopadł, żebyście mogli spędzić ten czas z najbliższymi, bo wiadomo, jakie są czasy i jak to wszystko wygląda. Życzymy wam tego, żebyście mieli bardzo dobre jedzonko, żebyście tam mieli nowe nabytki, żeby się pojawiały nowe hektary, żeby osoby, które nagrywają, żeby miały jak najwięcej widzów, żeby wam przyszło wszystko co najlepsze. No i co? No i jeszcze wszystkiego dobrego na nowy rok. A dobra, teraz ja wam życzę, żeby do waszych ciągników ropy nie brakło, zdrowych, wesołych świąt, udanego Sylwestra. No i to tyle. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Ja tam nie będę śpiewał, bo ja tak poszukuję od razu.
O, nikt nie będzie śpiał. Pa, pa. Trzymajcie się i ten, i jak to było w tamtym roku? Wesołego dingusa. Pa, pa.